Ta propozycja tej komunikacji dla dzieci i młodzieży to sięga grudnia 2015 roku, kiedy to przewodniczący jednoznacznie powiedział, że no, możemy, pan były przewodniczący, możemy to wprowadzać, tylko tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób wyliczyć tą rekompensatę. Szanowni Państwo, w celu takiego obiektywnego wyliczenia została zlecone opracowanie do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ten koszt poniósł MZK. To było na koszt MZK, bo jak wiecie, Szanowni Państwo, jak ja przypominam to wielokrotnie, te kompetencje w zakresie organizowania komunikacji zostały przekazane do związku. My możemy jako miasto, gmina pewne rzeczy sugerować i związek ma je rozwiązywać. Komunikacyjnego otrzymają stosowną kartę i to będzie taka karta z taryfu 0 zł. Ona będzie ważna na rok czasu, bo oczywiście później może to się zmienić. I każdy, kto będzie miał ochotę jechać, będzie posiadał tą kartę, wsiądzie do autobusu, dotknie do urządzenia, które monitoruje bilety, odbije przy wyjściu i będzie funkcjonowało w każdym jednym autobusie, na każdej jednej linii, do granic miasta będzie to również określone, może podróżować. Także, Szanowni Państwo, myślę, że to jest naprawdę tam, gdzie trzeba było, jest to maksymalnie uproszczone, a tam, gdzie ta precyzja i dokładność jest. Również są mechanizmy, które będą weryfikowały to. No, nikt nie jest wróżką, żeby stwierdzić, że nie będzie na przykład 50 tysięcy mniej albo 100 tysięcy więcej. No może tak być, ale jeżeli weźmiemy ilość osób uprawnionych, jeżeli byśmy tylko statystycznie wzięli, to powiedzmy 23% naszej populacji w mieście Jastrzębie-Zdrój będzie mogło bez ograniczeń korzystać z tej komunikacji. Myślę, że jest to gra, która jest warta tak zwanej świeczki. Myślę, że to jest wszystko skierowane, żeby nasi mieszkańcy chcieli tu zostawać. Że biletu okresowego, czyli tak naprawdę mając tą kartę, każdy młody Jastrzębianin będzie mógł jechać z dzielnicy Łuktawa do dzielnicy Zdrój. Następnie, jeżeli stwierdzi, ma taką potrzebę, uda się do dzielnicy Szeroka, bo tam będzie impreza sportowa czy inne wydarzenie, będzie mógł bez limitu jeździć. Metodologia wyliczenia była, myślę, że taka czytelna dla wszystkich, bo po pierwsze wiemy dokładnie, ile było tak zwanych biletów okresowych, młodzieżowych i tu było to jakby najprostsze do wyliczenia. Bo my mówimy o rekompensacie za stratę, czyli uzyskanie przychodu z tytułu sprzedaży biletów. Tutaj musieliśmy również sięgnąć, żeby jednak cały ten spektrum tych dochodów przeanalizować. To również tak zwana e-portmonetka, która nie jest personalizowana, tylko jest anonimowa, więc każdy może doładować, jechać, przekazać drugiej osobie i również może jechać, bo ona nie jest imienna. I za tylko również biletów u kierowców, bo niestety no, pomimo tego, że to jest cena zawodowa, jest to najdroższy model funkcjonowania i w tym momencie najdroższy bilet, to również jest. Jest to bardzo, myślę, tak jednoznacznie powiedziane, bo jest ta kwota utraconego dochodu i ten dochód, on już będzie raz utracony. To, że będzie większa ilość kart, to nie będzie miało przełożenia na rekompensatę, bo mówimy o demografii, czyli mam nadzieję, że właśnie to działanie będzie jednym z elementów, że tutaj ludzie z zewnątrz będą chcieli się osiedlać. Jeżeli ktoś będzie chciał jechać, nawet osoba upoważniona, a nie będzie posiadała tej karty, to będzie się traktowało jako przejazd bez ważnego biletu. Po okazaniu tego biletu będzie co prawda niepełna kara, ale będzie rekompensata za te koszty manipulacyjne. Także to nie jest tak, że możemy sobie jeździć. Musimy mieć kartę, po to jest system, żebyśmy również widzieli przepływ. Ja tu nie widzę zagrożenia, że będziemy dostawiali autobus tak, jak to się dzieje na przykład w mieście Żory, że będą, nie wiem, jakieś osoby niepowołane jeździć. Bo to będzie jednoznacznie określone. To będzie karta, która będzie miała zdjęcie, będzie miała dane personalne i te dzieci będą się przemieszczały w każdym jednym autobusie. Także